zanim powiemy o transformacji, która rzeczywiście w tej chwili jest nowym pojęciem, należy jeszcze sobie, myślę, uświadomić i pracując piąty rok nad projektem, sobie właśnie te procesy rozumiem, że to jest region w jakimś sensie szczęśliwy. Szczęśliwy z uwagi na to, że w latach 70., 80., kiedy otwierano kopalnie, budowano pierwsze bloki, tak naprawdę zarysowała się kilkudziesięcioletnia historia tego miejsca, które przyciągnęło kapitał ludzki, kapitał ekonomiczny, nieprawdopodobny wzrost dobrobytu. I też powiedzmy sobie szczerze, że było wiadomo, że te złoża kiedyś się wyczerpią i właśnie zbliżamy się do tego momentu. Koncesja, która na dzisiaj będzie się kończyła w 2038 roku, zostanie poprzedzona z powodów ekonomicznych, rachunku ekonomicznego, zmian technologicznych, będzie się kończyła po prostu zamknięciem tej działalności. I bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście w tej chwili, wpisując się w politykę Zielonego Ładu, Europejskiego Zielonego Ładu, wykorzystać tę dekadę, maksymalnie półtorej czasu przygotowań do zbudowania zupełnie nowej rzeczywistości. Nie możemy tutaj mówić o jakiejś apokalipsie. Moim zdaniem cały czas powinniśmy mówić o szansach, jakie na dzisiaj stwarza nam ta sytuacja, a jedną z tych szans jest to, że to, co nazywamy procesem sprawiedliwej transformacji, jeszcze 2 lata temu nie istniało. To jest zupełnie nowy program, który właśnie wspomaga regiony węglowe nie tylko finansowo, ale poprzez wiedzę ekspertów, poprzez najlepsze praktyki, rozwiązania. W związku z tym to, co jest teraz ważne dla mieszkańców regionu, dla przedsiębiorców, dla samorządowców, jest to, żeby uświadomić sobie, że to były fantastyczne 5 dekad rozwoju regionu i teraz trzeba zbudować kolejne 5, czyli przekształcić te tereny przemysłowe w zupełnie nowe funkcje, usługi. Możliwe, że tutaj w tym miejscu, w którym stoimy, będzie na przykład jakieś nowe osiedle, które będzie na tyle blisko atrakcyjnych nowych usług, nowych przemysłów, które powstaną na terenach poprzemysłowych elektrowni i kopalni Bełchatów, że po prostu będą przyciągały ponownie historycznie ludzi. W uproszczeniu można powiedzieć, że skala produkcji PKB, która została wyliczona na około 12% całego województwa, sprawia, że na terenie, które obejmuje aż 35 samorządów lokalnych gmin, mieszka ponad 400 tysięcy mieszkańców. Jest to blisko 20% powierzchni województwa, więc mówimy o terenie, na którym w sumie powinniśmy podnieść jakość życia. Terenie, który sięga aż po Wieluń, po Piotrków, Radomsko, powiat pajęczański na południu. W związku z tym potrzebujemy, można powiedzieć, takiego kilkupoziomowego programu dla tych gmin, które bezpośrednio są wokół elektrowni i dla tych, które są też oddalone, ale które rzeczywiście mają związek ekonomiczny, społeczny z produkcją energii. Budżet, który na dzisiaj jest zadeklarowany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a jest to pierwsza perspektywa finansowa, on mniej więcej odpowiada wielkościom 5 lat budżetów gminnych, znaczy zasilaniu budżetów gminnych z wyniku działalności koncernu. Więc środki, jakie tutaj mogą wpłynąć, w dużym stopniu zależą od przedsiębiorczości i postaw obywateli. One rzeczywiście powinny być w skali miliardów, nastu miliardów, ale to, jakie ostatecznie będą, zależy na dzisiaj tylko i wyłącznie od inicjatywy lokalnych samorządowców, przedsiębiorców i obywateli. Potrzebne są połączone działania samorządów, przedsiębiorców, rządu, władz województwa, ale też obywateli, dlatego że pamiętajmy, że wiele inicjatyw powstaje właśnie oddolnie. Ludzie tworzą zupełnie nowe, innowacyjne przedsięwzięcia, na które będzie dużo środków, na startupy, na wzmacnianie swoich biznesów, zwiększanie ich konkurencyjności. Więc na dzisiaj możemy traktować ten proces jako szansę. W samej Polsce takimi najbardziej bliźniaczymi dla nas regionami to jest region wokół Bogatyni i wokół Konina, Wielkopolska Wschodnia, taka nazwa ostatnio zaistniała. Szczególnie zaawansowany jest obszar Wielkopolski Wschodniej. Wynika to z tego, że już w przyszłym roku ta elektrownia ma być zamknięta. Ona należy obecnie do koncernu ZEPAK. W to miejsce możliwe, że powstanie druga elektrownia atomowa, ale te procesy tam już zostały na tyle zaawansowane, złoża wyczerpane,
racjonalność ekonomiczna utracona, że praktycznie wszystkie te rozwiązania, które są wdrażane w Wielkopolsce Wschodniej, będą mogły w sposób zmodyfikowany być wdrażane tutaj w naszym regionie bełchatowskim. Natomiast z drugiej strony od nas będzie się mógł uczyć region Bogatyni, Turów, ponieważ rzeczywiście tam te procesy będą opóźnione o około dekadę. Więc można powiedzieć, że powstaje taki trójkąt doświadczeń transformowania regionów skupionych wokół węgla brunatnego. W ramach projektu Bełchatów 5.0 zaplanowaliśmy cykl takich krótkich audycji, nazywamy ją Bełchatów 5.0 TV, w ramach których chcieliśmy poruszyć w różnym aspekcie te procesy transformacji. Sięgamy też w naszej podróży do innych samorządów, takich jak Żyrardów czy Uniejów, czy też właśnie Wielkopolska Wschodnia, które wprawdzie może prowadziły te procesy nieco inaczej, ale pokazały sprawczość lokalnych samorządów w rozwiązywaniu spraw i braniu losów w swoje ręce.